Jesteśmy tutaj z Michałem Karbowskim po Pucharze Polskim na AC. Michał, jak się czujesz? Nie wygrałeś niestety Open, tylko swoją kategorię. Wiesz, przegrać z Mariuszem Strzelińskim, mistrzem świata i takim fenomenalnym zawodnikiem, który ma doświadczenie, mówię, i w startach, i ta sylwetka jego jest kompletna, to żaden wstyd i żadna porażka dla mnie. Dla mnie było wielkim zaszczytem przede wszystkim wystąpić z nim na scenie, z Mirosławem Daszkiewiczem. Także dziękuję wszystkim tym zawodnikom i będę zawsze podkreślał, mówię, że przegrać z Mariuszem Strzelińskim to żaden wstyd i... Jak twój bark, jak wytrzymałeś te ostatnie 2 tygodnie, bo wiem, że kilka razy musiałeś odwiedzić swojego lekarza i się trochę męczyłeś. Tak, dokładnie. Nie ukrywam, że to była moja największa bolączka, czy dzisiaj wystartuje, czy zejdzie dobrze woda. Z tego względu, że przyjmuję od blisko 2 tygodni diklofenak domięśniowo, żeby nie podrażniać żołądka. No a niestety u mnie leki przeciwbólowe, przeciwzapalne powodują to, że właśnie mocno ciągnę wodę. Pewne manipulacje węglowodanami, wodą, no, dały dobry efekt, co było widać chyba na scenie, bo nawet za bardzo ze mnie woda nie leciała, także myślę, że odwodnienie było perfekcyjne, jeśli chodzi o te zawody. A co do barku, no, sprawia mi bardzo duży problem przypinanie bicepsów, tricepsu, także no, mówię, jest to duży problem dla mnie w tej chwili. Postaram się zrobić wszystko, żeby na ten Hamburg się przyszykować jeszcze lepiej, aczkolwiek mówię, no ja przez blisko 3 tygodnie nie trenowałem barków i klatki i boję się, że dalsze nietrenowanie ich przyczyni się do tego, że nie będą takie pękate i spadnie jeszcze ta masa, a no tego bardzo bym nie chciał, bo nie dosyć, że i tak jestem szczupły, wysoki, wyglądam dosyć smukło, to no jakby stracenie jeszcze moich atutów, na przykład barków, to byłoby dla mnie raczej katastrofalne. Co robisz po Mr. Universe? Na pewno bardzo długo odpoczywam. I co? Zajmuję się pracą, rozwijam dalej klub. To wszystko. Spędzę czas z rodziną, na pewno gdzieś pojedziemy. Będą ferie zimowe, także muszę trochę odpocząć, a przede wszystkim wyleczyć kontuzję. Mówię, biodro jest ok, łokieć wyleczony. Przynajmniej strzec stan zapalny nie jest spuchnięty, mogę trenować. Został bark, ale niestety jest to najgorsza moja kontuzja, bo wleczę i tak naprawdę co jakiś czas się odnawia, a teraz się odnawiła tak bardzo, bardzo mocno. Jak oceniasz tu poziom tych zawodów? Jeśli chodzi o uczestników, to myślę, że chyba tylko kilka, chyba 5 sztuk byli, co przeszli z PZK Fit z poprzednich mistrzostw, a reszta to właściwie nowi zawodnicy, tak, którzy się specjalnie przygotowali na NAC. Dokładnie, ale muszę powiedzieć, że forma zawodników niektórych była naprawdę bardzo dobra. Zdziwił mnie start Martka Dorosza i Tomasza Winikowskiego. Tomek wyglądał bardzo, bardzo dobrze. Zdziwił mnie również start tutaj Głodzia, naszego Maćka. Także tutaj mówię, no jestem zdziwiony. Formy zaprezentowali wszyscy trzej naprawdę znakomitą i mówię, niektórzy twierdzą, że Federacja NAC to gorsi zawodnicy albo gorzej przygotowani. Nie jest to prawdą. Ja nieraz oglądałem i byłem zresztą na Mistrzostwach Świata w Luksemburgu, byliśmy razem. Widziałeś, że ta definicja mięśni jest tam naprawdę na najwyższym poziomie i tak samo będzie na Mister Universum w Hamburgu. Także mówię, tutaj naprawdę ta federacja, mam nadzieję, że się rozwinie w Polsce, że będzie coraz więcej zawodów, no i mam nadzieję, że zawodnicy przyczynią się do tego, że no, jeszcze większa ilość osób będzie startowała. A co do samej organizacji, naprawdę no... Świetnie, ja jestem zadowolony, mówię, tutaj dbało się o zawodników. Dzisiaj była lekka obsuwa, to może był taki dyskomfort, ale ogólnie wszystko naprawdę na 9 na 10, o tak. Jeden punkt odejmuję za obsuwę, a tak 9 na 10. Ja odejmuję jeden punkt zaś za obświetlenie sceny. Chciałbym też wytłumaczyć użytkownikom, którzy myślą, patrząc się na fotki, że było tu bardzo ciemno. To nie było bardzo ciemno, było wręcz przeciwnie, było bardzo jasno, tak, ale aparat po prostu, aparat bierze najjaśniejsze miejsce i reszta wygląda ciemna, więc mylicie się, jak mówicie, że tu było ciemno. Zobaczycie zresztą na filmie, nie? Okej, to życzę powodzenia na Mr. Universe, zobaczymy się tam. A was wszystkich zapraszam do oglądania Zapytaj Trenera, bo będziemy kręcili nowe odcinki. I do oglądania kulturystyki online.